Chłopiec Paweł jest pierwszym dzieckiem urodzonym w 2019 roku w Suwałkach. Chłopczyk przyszedł na świat we wtorek o godzinie 11:35. Jest zdrowy, waży 3,7 kg i ma 56 cm długości. To już piąte dziecko w rodzinie. Paweł zrobił swoim rodzicom niespodziankę. Termin porodu był bowiem wyznaczony na 6 stycznia. Pani Marta, szczęśliwa mama, nie ukrywa jednak radości. Pawełek urodził się wczoraj o 11:35. Ważył 3,670, miał 56 cm długości, dostał 9 punktów w skali Abger. Bardzo szczęśliwa. O, taka niespodzianka na nowy rok. Dziecko to jest radość, tak? I później dla matki taka radość, że właśnie, że wychowujesz małego człowieka, nowego człowieka. Myślę, że to takie budujące jest, jeśli później mama może przekazać dziecku jakąś wiedzę, wychować na dobrych ludzi. Jak co roku wyprawkę pierwszemu dziecku podarował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Do szpitala przywiózł między innymi wózek, składane łóżeczko, karuzelę, matę edukacyjną i ubranka. To jest tradycja w naszym mieście, że zawsze chcemy powitać pierwsze narodzone dziecko w danym roku. No i ta wyprawka od samorządu ma na celu właśnie jakoś taką drobną pomoc dla rodziny, która jest zawsze potrzebna, niezbędna, bo te rzeczy przydają się. Jesteśmy zawsze w kontakcie z rodziną, jakie są potrzeby i to szybciutko kupujemy. Tutaj jest wózek, jakieś rozkładane łóżeczko, jakaś pościel i również te takie rzeczy, ubranka, które są potrzebne dla małego dziecka. To się wszystko przydaje, jak wiemy. I to jest taki gest z naszej strony, mający wymiar taki może symboliczny, ale bardzo cieszymy się, że tak jak w tym przypadku, że jest to rodzina wielodzietna, że piąty chłopak przyszedł w tej rodzinie na świat. No i życzymy, żeby się właśnie dziecko zdrowo, dobrze chowało. Jak dodał prezydent, sytuacja demograficzna w naszym mieście jest dobra, jednak w 2018 roku urodzeń było nieco mniej niż przed rokiem. Drugi rok z rzędu, kiedy zmniejsza się liczba urodzeń, mimo tego programu rządowego 500+, nie jest to jakaś tam znacząca liczba spadku, ale troszeczkę chyba urodziło się mniej. Ta sytuacja demograficzna naszego miasta, ona nadal jest pozytywna, bo więcej dzieci rodzi się niż mieszkańców umiera, czyli mamy dodatni przyrost naturalny, on będzie gdzieś ponad 130 osób na plusie.